Witajcie kochani na kanale Mama i Dama. Witam Was, myślę, już tradycyjnie w poniedziałek. Zaczynamy nowy tydzień. Zobaczymy, jak on się potoczy dalej. Jak widzicie, nagrywam już innym telefonem, tym nowym iPhone'em. Dopiero teraz udało mi się go uruchomić, odpalić. Jakoś nie lubię się przestawiać na nowości. Takie drogie sprzęty, nowe bardzo, tak się ich boję, o, więc troszeczkę mi to zeszło, no ale już jest. Na razie mam takie etui, sobie kupiłam z iPla czarne, bo innych nie było, ale myślę, że w innym kolorku coś znajdę. Słuchajcie, jest wcześnie rano, gdy otwarłam rolety zewnętrzne, to się przeraziłam, ponieważ pomijając to, że jest minus 10, odczuwalna pewnie będzie z minus 20, to jeszcze jest tyle śniegu, po prostu przez noc napadało tyle śniegu, że już się boję, jak dojadę do pracy, bo Wam powiem, mam tam takie górki, pagórki i będzie ciężko. Bez tyle świeżutkiego, pięknego puszku. Słuchajcie, ja dzisiaj taka nieuczesana, dlatego że w pracy będę sobie robić kitkę, żeby mi było wygodniej, bo coś te moje włosy się robią okropne, więc dzisiaj nic z nimi nie robiłam, nie prostowałam nic, po prostu je zepnę w pracy. I dzisiaj mam na sobie taki ciepły sweterek na to minus 10, taki golfik. I do tego mam taką cieplutką kamizelkę i czarne spodnie woskowane i myślę, że założę takie te ala monbucy, te wielkie moje buty, żeby mi nogi nie zmarzły. Mimo to, że w pracy jest ciepło, to jednak te przejścia i to wszystko, to lepiej się ubrać cieplutko, więc mam nadzieję, że tutaj też nie zmarznę. Nie przedłużam, widzimy się po południu, a po południu zabieramy Was do fryzjera, ale do fryzjera z Abi, z naszym pieskiem. Ja muszę się też koniecznie gdzieś zapisać, ale dzisiaj pojedziemy z naszą Abi. Zobaczcie, kochani, na to. Zobaczcie. O, po prostu jest tyle śniegu, właśnie wróciłam z pracy. Nie szło wjechać po prostu na posesję. Musimy to wszystko z mężem odśnieżyć na podwórku, bo tak muszę wykierować, żeby wjechać do garażu, jak widzicie. Ale Wam powiem, jest tragedia. Nie idzie jechać. Jest tyle śniegu, że po prostu odśnieżanie auta przed pracą zajęło mi teraz dużo czasu i rąk nie czuję. Po prostu mi zamarzły. Jest minus 8, ale jak widzicie, jeszcze sypie śnieg i jest go naprawdę mega. Także fryzjera odmówiłam psa, bo nie byłabym w stanie jechać po prostu. O, zobaczcie, ile tego jest. Jestem cała mokra przez to odśnieżanie auta i idę na ciepłą herbatkę do domu. I dzisiaj już się z domu raczej nie ruszam. Tak pięknie sobie pada. Ale uciążliwe to jest strasznie. Po prostu droga do pracy chyba była gorsza jak teraz z pracy. Kochani, 21. Hej. A my, tak, Mela jeszcze się z Wami nie witała, a my przyjechaliśmy z zakupów. Stwierdziłam, że w lodówce pusto, a ja sama na zakupy nie bardzo w ten śnieg mi się uśmiecham, więc wykorzystałyśmy z tatą tatusia. Tatuś z nami pojechał i szybki Food hall! Food hall, tak jest. Tutaj, słuchajcie, pierwsze co, to są takie napoje. Jestem przeciwna takim napojom, no ale Amelka z tatusiem kupili. Jest jakiś taki, chociaż myślę, że ten jest bardziej jakiś tam jabłkowy zdrowy. I pasta, dalej tu są słodycze, takie rurki Amelka lubi, a ja do pracy takie princesy sobie zabieram, więc też zakupiłam. Tu mamy płatki, płatki bardzo do lubię. Mleka. Amelka teraz się przerzuciła na te z kulek tych czarnych, tak, ciemnych. Teraz te. Tutaj taka pizza na szybko. Tak. Pierogi, Amelka takie uwielbia. To już wam tu pokażę. Mamy lody. Mogę schować od razu takie lody. To jeszcze nie próbowałam, wzięłam taki lód, jakiś Kinder Bueno.
Lody. Takie milki fajne. Z milki. Tak. Tak. Dalej mamy tak. Delma, serek salami. Tu mi już kot podbiera. Mela, pilnuj. Bo kot chce zabrać mięsko. Ramosek lubi. Dalej pierwszy raz wzięłam, słuchajcie, taką marchewkę. To jest tylko do podgrzania. Ona już jest ugotowana, więc do obiadku. Dalej idąc, serki kanapkowe, ja je uwielbiam. Tutaj mamy paszteciki. Tutaj zaczęły się jogurty. Amelia uwielbia te gratka jogurty. Dalej ja wzięłam sobie taki serek z brzoskwiniami. Taką kaszkę jakąś też. Jakiś jogurt. Tutaj mamy serek smażony, bardzo lubię. Tutaj jest jedno masełko, margaryna. Masło. Kolejne masełko. Dalej mamy całą siateczkę pomarańczy, bo Amelka pije wyciskany soczek. Bananki. Bananki. Już się aż zasapałam. Tutaj wzięłam, bo już mi się swoje pokończyły, słuchajcie, konfitura brzoskwiniowa. Ja miałam bardzo dużo brzoskwiniowych porobionych, ale do naleśników uwielbiamy. Skończyły się, muszę więcej zaprawiać na następny rok. Tu jeszcze Amelka lubi takie te jogurciki, tutaj tak, mamy jajeczka. Takie głównie do jakiegoś pieczenia, bo tak do gotowania to takie swojskie zawsze kupuję. Tutaj mamy marchew dla świnek morskich. Tak. Galaretki, budyń śmietankowy, dalej tak na szybko taki hamburger w bułce, jak nie ma co tak na szybko zjeść, a głód łapie, to właśnie to jest dobre. To wzięłam na spróbę, tak. Wyglądają ładnie. Chrupki kukurydziane o smaku zielonej cebulki, Melunia sobie wzięła i teraz tak, broku do obiadku. Tutaj wzięłam cukinię, bo jakieś chcę zrobić spaghetti z cukinii. I tak, przechodzimy. Skończyły się kotom saszetki. Jeszcze paczka nie doszła z zamówieniem, więc wzięłam te. Dalej paróweczki grube, kiełbaska. Tutaj mamy takie pałeczki do upieczenia. Tutaj mamy, to jest jakieś mięsko, łopatka. Tutaj dalej mamy skrzydełka, tutaj fileta, tutaj jest jedna taka ćwiartka i szyneczka. I pierwszy raz robiliśmy takie większe zakupy w Dino, jak widzicie, bo jeszcze nigdy nie robiliśmy i tak na spróbę. I tutaj Melunia, pokazuj, pokazuj, co ty tam z boku tutaj masz. Już. Melunia tutaj zakupiła... 3 lizaczki na walentynki. Tak, razy. Już a propos walentynek takie, na pewno Amelcia komuś da. I Amelcia od mamusi, od tatusia wybrała sobie na walentynki taki nietypowy prezent, bo... Bo jest to taki, to jest tak jakby długopis czy coś i tym się nakłada brokat na paznokcie, a ja bardzo lubię sobie malować paznokcie, więc... Tak, zestaw do stylizacji tak. Paznokci. Tu są jeszcze jakieś naklejki, tu tak. Jest pilniczek, jakieś brokaty, lakier, także o. Taki nietypowy prezent Amelka już sobie zażyczyła tak, na walentynki. I tutaj tak. Musimy chować mięsko, bo ten łobuz uwielbia surowego fileta, jak widzicie, już się na niego szykuje. I nie mogłoby być zakupów, gdyby nie było świeżych kwiatów oczywiście, więc też zakupiliśmy, jeszcze są słabo rozwinięte, ale widać, że są to tulipany czerwone. Także uwielbiam mieć w salonie zawsze świeże kwiaty, staram się, żeby tak było. No i dzisiaj akurat padło na tulipanki. Witajcie kochani, kolejnego dnia. Mamy dzisiaj wtorek. Słuchajcie, pogoda przegięła po całości, po prostu jest zima. Czytałam, że mówią, że będzie zima stulecia, więc nie wiem. Powiem Wam, że coś chyba tutaj nie mogę w tym miejscu nagrywać, bo takie mam sińce pod oczami, a wcale ich tak nie mam, więc tak chyba tutaj światło źle świeci. Już nie wiem, jak tutaj się ustawiać. Ale okej, słuchajcie, minus 8, zimno, chyba dzisiaj biorę, mam takie glany z dawnych lat i chyba sobie je założę, żeby mi było ciepło w nogi, bo wczoraj jak byliśmy na tych zakupach, założyłam zwykłe takie wyższe traperki i od razu nogi mokre. Amelka już się tam szykuje na lekcję, ja uciekam zaraz
do pracy. Dzisiaj taki musztardowy on jest, bo tu w kamerze jest jaśniejszy niż w realu. Sweterek ciepły, pod spodem mam czarny półgolfik i czarne woskowane spodnie. Te woskowane spodnie zakładam teraz, bo one są ocieplane, od spodu mają troszeczkę ciciusia, więc jest dużo cieplej w nich niż w zwykłych dżinsach. No i sweterki teraz wynoszę przynajmniej, bo będzie mi w nich cieplej. Jeszcze mam tutaj zegarek i łańcuszek. I myślę, że widzimy się już później, bo muszę uciekać. Witajcie kochani w środę. Witam Was już w pełni przygotowana do badania. Jest godzina po 7:00. Lecę zobaczyć tutaj, gdzie mam skierowanie na krew, jak tutaj wygląda. I idę teraz do badania krwi. Muszę się śpieszyć, bo o 10:00 już mam kolejnego lekarza, a muszę jechać do domu się najeść i iść do lekarza, bo jestem teraz na czczo. I później mam kolejne badania kolejnych lekarzy i tak aż do 14:00, więc mam nadzieję, że wszystko mi się uda tak w czasie pozałatwiać, że nie będzie nigdzie kolejek, zwłaszcza tutaj przy tej krwi. Więc jakby co, to będę się do Was odzywać. Ja wstałam, zero make-upu, nic, dlatego Wam się pokazuję w nowej maseczce. I lecę, żeby to jako tako poogarniać. Kochani, wróciłam. Zobaczcie, co mam. Po prostu jak pani zobaczyła to, co sobie opłaciłam prywatnie, co chcę mieć zrobione, oraz to, co mam skierowanie od lekarza, to wyjęła 10 takich buteleczek i stwierdziła, że to jest bardzo dużo pobrania krwi i ogólnie, że za dużo. Więc zobaczcie, tu jeszcze puściło, jak widać. Krew nie chciała lecieć. Pani musiała dusić, ręką mi obracać, igłą wiercić, bo jak się okazało, ja pojechałam na czczo, a to trzeba jechać na czczo, jeśli chodzi o jedzenie, ale trzeba dużo wypić, wtedy żyły ponoć wybijają, nie znam się. Więc mam coś takiego, 10 buteleczek krwi zabranych. Jutro wyniki, zobaczymy, co będzie. Powiem Wam, że strasznie mnie te ręce coś bolą. Słuchajcie, jeśli badanie krwi, to i musi być nagroda. Amelcie, jak skończy zdalne lekcje, będzie miała przerwę, to sobie też zje. Ja sobie robię kawkę, zjadam. Tutaj mamy, to jest chyba omlet i taka babeczka. To jest z prawdziwą śmietaną, także jest po prostu obłędnie przepyszne. Także ja sobie robię kawkę, zjadam. I lecę dalej, a Amelci tutaj zostawiam też takie pyszności. Kochani, jeżdżę dzisiaj cały czas. Ciąg dalszy badań lekarzy. Co prawda troszeczkę mi się już nie udało, bo jeden specjalista, do którego miałam iść, się rozchorował. Żona dała znać, że pan doktor jest chory. W następnym tygodniu dopiero mam się dowiadywać, czy pan doktor wyzdrowiał. Więc trochę lipa, ale załatwiam resztę spraw zdrowotnych. Co mi się uda, to chcę jak najwięcej dzisiaj. Jeszcze dzisiaj dentysta, jutro dentysta, więc też się będzie działo, a tego to już mega nie lubię. I słuchajcie, jeszcze mam jedną taką ważną sprawę do załatwienia i muszę być w domu o 14:00, bo na 14:30 Amelia jedzie nagrywać taki szkolny teledysk, nagrywają, śpiewają dziewczyny i nagrywają z panią, więc ten teledysk jeszcze dzisiaj tam będą dopracowywać i nagrywać. Amelka śpiewa piosenkę po angielsku, więc też takie wyzwanie troszeczkę dla niej, ale super jej idzie. I słuchajcie, zatrzymałam się, bo wjeżdżam na ruchliwą drogę, więc ja dzisiaj no biegam i załatwiam. Do 14:00 muszę wrócić do domku, więc cały czas w biegu. I jeszcze Wam coś chciałam powiedzieć, ale zapomniałam, więc nie wiem. Okej, mam suchy prowiant jeszcze w torebce, jakbym zgłodniała po drodze i myślę, że już teraz znowu mi się tu odkleiło w aucie, więc trzymam w ręce telefon, więc nie chcę przedłużać. Myślę, że już zobaczymy się po południu z Amelką. Słuchajcie, rano było minus 10, teraz jest minus 8.
co chwilę tak zaczyna śniegiem pruszyć, więc nie jest ciekawie. Muszę, słuchajcie, jechać, bo już za mną auta jadą. Także do popołudnia. Witajcie, kochani, już w czwartek. Tak, dzisiaj mamy tłusty czwartek, więc trzeba się zaopatrzyć dzisiaj w ponczusie i poświętować. Słuchajcie, nadal na dworze śnieg, nadal na dworze wielki mróz, więc ja ubrałam się mega ciepło, ciepły golfik na długi rękaw, taki sweterek zakładany, on jest mega gruby, taki ciepły i mam takie spodnie jasne, też bardzo ciepłe, ogólnie już ich w ogóle nie noszę, zostawiałam je właśnie na takie większe mrozy, no i się przydały, więc jeszcze sobie założę jakieś mega ciepłe buty, bo śniegu jest sporo i co chwilę się gdzieś wejdzie w jakąś zaspę śnieżną. Dobrze, widzimy się z Wami już po południu, myślę, razem z Amelką, choć dzisiaj też taki troszeczkę zawirowany dzień w biegu, tak jak był wczorajszy dzień. Sińce mi strasznie powychodziły po badaniu krwi i w jednej ręce, i w drugiej. No, ale nic nie zrobimy. Dobrze, kochani, żeby nie przedłużać, widzimy się już po południu. Witajcie, kochani, witamy się z Wami już w piątek. Tak. Znowu muszę telefon trzymać, więc pewnie troszeczkę tutaj jadę po wyboistej drodze. To pewnie nas częsie troszeczkę. Słuchajcie, wczoraj przywitałam się tylko z Wami i już nic nie nagrywałam. Chyba staniemy jednak, bo za bardzo częsie. Okay. Nie nagrywałam, ponieważ wczoraj miałyśmy, no, samochód jedzie. Powiem Wam, mega, mega, miałyśmy wczoraj zalatany dzień, jeszcze wieczorem byłam u dentysty na tomografii, więc no, nie dało rady się odezwać. No a dzisiaj jedziemy, słuchajcie, jest godzina 16, przyjechałam z pracy o 15, nie jadłam, nie piłam, zabrałam Amelkę do auta, zabrałyśmy naszego kotka Ramosa i byłyśmy... Gdzie byłyśmy? U weterynarza z Ramoskiem. Tak, słuchajcie, wczoraj sikał krwią, dzisiaj sikał krwią i szybko go brałam do weterynarza. Jak się okazało, prawdopodobnie miał USG robione i prawdopodobnie ma, słuchajcie, kamień. Tak. Kamień w pęcherzu, więc na weekend ma antybiotyki. Teraz dostał antybiotyk. Na poniedziałek muszę zawieźć jego mocz. Dostałam takie specjalne granulki, żeby pobrać mocz z kuwety. Będzie miał badany mocz i wtedy się okaże... Ojejku, chciałam tutaj tak złapać. Ok. Wtedy się okaże, czy będzie ta operacja i kiedy. Więc Wam powiem, niewesoło, czeka nas troszeczkę tutaj problemów. No właśnie. Z tego, co dzisiaj miał pusty pęcherz, więc z tego, co pani doktor dzisiaj zbadała, kamień ma 7 mm. Pani doktor twierdziła, że to jest bardzo duży kamień, nie znam się. Więc słuchajcie, zobaczymy, ale dzielny, pokaż nogą, dasz radę? Jaki dzielny jest. O, zobaczcie. Jest nasz Ramosek. Także jedziemy, żeby nam nie zmarzł, odezwiemy się już z domku do Was, ale mówię, przeboje dzisiaj niesłychane. Kochani, przyjechałyśmy z Melą. Mela jeszcze je zupkę, ja już zjadłam, włosy spięłam, bo Wam powiem, wszędzie w kurtkach, w szalach, a gorąco tam było u tego weterynarza. Ramosek teraz też je razem z Lilką. Miał brzuszek wygolony, tak dzielnie USG zniósł, że pani doktor powiedziała, że w ogóle jest mega dzielnym kotem, co on kiedyś to był takim strachliwym, że już na samą drogę się darł, weterynarza się darł, a dzisiaj słuchajcie, jak aniołek, czyli wiedział, że chcemy mu pomóc. Żadnych oznak, że go boli, cokolwiek nie ma, poza tym, że jest ta krew w moczu. I to mnie zaniepokoiło, więc zobaczymy. Teraz będzie problem, jak pobrać ten mocz do badania, bo mamy ten specjalny żwirek, muszę wyczyścić i wyparzyć kuwetę. Tego żwirku jest naprawdę mało do rozsypania, więc później to jakoś trzeba zebrać ten mocz. No, będziemy cyrkować, tym bardziej, że my mamy dwie kuwety do dwóch kotów, ale one się załatwiałam i w tej, więc będzie jedna kuweta musiała być po prostu gdzieś w innym pomieszczeniu,
i tam ramosek troszeczkę będzie musiał być zamknięty, żeby to siku nam zrobił. Bo w poniedziałek na 17 już mamy mieć ten mocz i on ma być jak najbardziej świeży, żeby bakterie się nie wytworzyły. Także będzie trudno, Wam powiem. Już tutaj przyszedł ramosek. Najadłeś się? Dzielny byłeś. Więc zobaczymy. No, zrobił się problem. W poniedziałek się właśnie, no nie wiem kiedy będzie wynik, jak będzie wynik tego moczu, to się okaże, czy będzie operacyjne to, czy nie, bo też nie wiadomo, jakie te kamienie, jaki ten kamień jest, z czego on jest stworzony, bo pani doktor mówiła, że są takie, co można lekami po prostu jak gdyby tak rozbić je, rozpuścić, a też są takie, które po prostu tylko operacja. Więc Mela już się najadła i przyszła. A teraz Wam chciałam coś jeszcze pokazać, ponieważ o pewnej rzeczy już od dawna marzyłam, oglądałam na różnych stronach, była bardzo droga, nawet używane były bardzo drogie. I słuchajcie, nagle mam różne takie strony na, przez Facebooka je mam, gdzie można licytować różne rzeczy, żeby pomóc chorym dzieciom. Tak. I znalazłam właśnie takie, jak gdyby to jest forum, taka strona, tak, gdzie można pomagać chorej Ewuni. Ewunia jest malutkim dzieckiem, bardzo chorym. I jest taka akcja zbierania dla niej pieniążków i każdy może coś od siebie z domu wystawić po prostu, a inne osoby mogą tą rzecz licytować i można coś po prostu wylicytować, przelać pieniążki na konto dziewczynki i tą po prostu wylicytowaną rzecz nam przysyła ta osoba, która ją wystawiła. Tak. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Jeśli ktoś by chciał więcej szczegółów, żeby właśnie pomóc Ewunii, to możecie do mnie pisać, to Wam wszystko dokładnie powiem. I ja, słuchajcie, wzięłam udział w licytacji, tak, i udało mi się wygrać tą licytację, a mianowicie wylicytowałam coś, co mówię, od dawna o tym marzyłam, a to mianowicie prawda. Jest to, słuchajcie, gramofon. Gramofon. Zobaczcie go. Tak wygląda, idealnie mi tutaj pasuje do mebli, do salonu. Otwierany, tutaj płyty winylowe się wkłada. Ja takich płyt winylowych mam sporo w domu, nawet je wystawiałam na sprzedaż i teraz cieszę się, że nikt ich jeszcze nie kupił. No właśnie. Z tym adapterem były również dwie płyty dołączone. Jeszcze, słuchajcie, nie podłączaliśmy. Pani, która to wystawiła, tam napisała, że on jest kilka razy tylko był użyty, czyli w stanie idealnym, zobaczymy. Był w oryginalnym kartonie, więc bardzo się cieszę, słuchajcie, że mam go u siebie, że mogłam go wylicytować, a przy okazji pomóc choremu dziecku. Szybko przesyłka od pani do mnie przyszła, jeszcze za wysyłkę też musiałam dopłacić i mam, więc muszę tutaj troszeczkę chyba przemeblowania w salonie w weekend teraz zrobić, żeby... I gdzieś go ładnie postawić. Tak, podłączyć go, bo on jest na kablu i żeby spróbować go uruchomić, bo słuchajcie, nigdy nie miałam do czynienia z czymś takim. I karton jest i nie wiem, czy na kartonie jest tam jakaś instrukcja obsługi, bo w środku nie było. Wczoraj nam to cudo przyszło, także tak, dopiero będziemy się zapoznawać. I naprawdę ostatnio kupiłam taką mini wieżę tutaj do salonu na te małe płyty. A teraz na duże. A teraz na duże. Już od dawna mówiłam o tym, tak, nie? Tak, chciałam. Już tak właśnie używki różne tam zaglądałam. A tutaj akurat się trafiło i pomoc, i zakup jest, tak, także dwa w jednym się udało. Super. Tak, super. I słuchajcie, jeszcze Wam może teraz pokażę, co? Bo nie będę robić takiego hola zakupowego żadnego, bo aha, we vlogach Wam pokazywałam, tak, ubrania, a też wczoraj do mnie przyszły jeszcze buty. Buciki. I Wam teraz te buty pokażę, tylko po nie skoczę. Mamy. Tak, już mamy. Amelka tutaj przyniosła. Cześć. Tak, i słuchajcie, od już tamtego roku chciałam sobie kupić buty Martensy i w tym roku już miałam plan je kupić konkretnie, ale słuchajcie, te ceny nie schodzą na przecenie, nadal stoją ponad 600 zł, 800, 700. No i stwierdziłam, że przy mojej ilości butów to aż tak ich nie potrzebuję. I wpadłam, słuchajcie, na Royal Fashion
Ja często tam zamawiam buty i bardzo podobne do martensów. Wyglądają identycznie, różnie tylko jeden szczegół, czyli ten szewek wokół buta. Bo tu jest biały. Chyba, nie? Tak. No. I słuchajcie, mam buciki. Ja mam w swojej kolekcji takie typowe glany. Mam w swojej kolekcji też w sumie dwie pary glanów, bo jedne te z tymi przeszyciami, jedne bez. No a te są nieocieplane oczywiście, ale widzę te martensy po prostu do spódnicy, do sukienki. No będą przepięknie wyglądać martensy, podróby. I słuchajcie... Takie jakby martensy. Tak, i na wiosnę będą super do jakiejś zwiewnej sukienki. No na wiele sposobów, do spodni też. Kiedyś to tylko... tacy rockowcy, metalowcy nosili takie buty, teraz ja widzę do, się zmieniło. Te buty, jakaś taka zwiewna sukienka i kapelusz do tego. Aha, kapelusz, to trzeba zamówić kapelusz. I słuchajcie, wyglądają one tak i po prostu cena śmieszna, zwaliła mnie z nóg. Zapłaciłam za nie, już Wam powiem dokładnie, bo mam paragon, 50 zł. Także słuchajcie, nie 800, a 50 zł. No różnią się tylko tutaj tym przeszyciem, tak jak mówiłam, a tak myślę, że są prawie identyczne, więc w tym roku na wiosnę mi posłużą one, a zobaczymy na następną zimę czy jesień, może wtedy na te martensy się skuszę. A przy okazji tego zamówienia też zamówiłam sobie, słuchajcie, za całe 15 zł. Takie buciki. Takie trampeczki, słuchajcie. Poszeleścimy. Bo stwierdziłam, że one będą fajnie wyglądać po prostu na takie jakieś szybkie wyskoczenie do sklepu czy gdzieś. Jeszcze nie masz sznuróweczek. O, tak, zobaczcie. Tak one wyglądają, z jeansu są. Myślę, że fajnie do wszystkich jeansów będą wyglądać, do spódniczki, do sukienki. Po prostu takie za 14 zł do biegania, bo głównie jednak lubię konwersy, nie da się ukryć. No ale stwierdziłam, że jedna para takich, nie będzie mi po prostu szkoda ich wyrzucić, gdy się zniszczą. Także takie moje zakupy, kolejny taki haul wpleciony we vloga u nas. I słuchajcie, my już kończymy, bo nie chcę, żeby ten vlog się ciągnął w nieskończoność. Jest piątek. Za długi znowu. Tak, piątek jest, zaczynałyśmy w poniedziałek. W tym vlogu stwierdziliśmy z Melą, że bardzo Meli było mało. Bardzo mało. Ale tak wyszło, słuchajcie, Mela też miała tak zakręcony tydzień. Jeszcze wczoraj miała balik karnawałowy online. Także też jeszcze bieganie było. Ja z dentystą jeszcze też mam już kolejną wizytę z dentystą, więc zobaczymy, co tam będę miała robione. Co do wyników, bo jeszcze Wam nie mówiłam, dzisiaj odebrałam, więc to, co miałam wszystko robione, a było tego sporo, wszystko jest na razie ok, więc muszę szukać przyczyny mojego samopoczucia takiego złego gdzie indziej. Może to być równie dobrze pogoda, nie wiem, jeszcze mam parę badań do zrobienia, więc będę szukać dalej, co mi dolega, ale jeśli chodzi o tarczycę, myślę, też nie jest źle, chociaż do endokrynologa też się muszę niestety wybrać. Także dobrze, słuchajcie, na dworze mróz, rano było minus 12, nadal jest śnieg, nadal jest zimno, więc Ramosek, już chcę gonić Lilkę, słuchajcie, czai się teraz na Lilkę. Teraz statyk nam przestawi. Ramuś, nie wolno. I słuchajcie, widzimy się już we vlogu w następnym tygodniu. Tak, w poniedziałek. Tak, więc już będziecie z nami na bieżąco, co z naszym Ramoskiem się dzieje, co się z nami dzieje i... Żegnamy się z Wami, wpadajcie koniecznie na kanał Amelki, na mojego Instagrama i TikToka, tak, na naszego wspólnego Instagrama, codziennie nowe fotki, codziennie się coś dzieje, na Instastory jesteśmy aktywne, tak, i co, myślę, że tyle, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, buziaczki, pa! Pa!